No widzisz bliżej, że to jest niekontrolowane, czy dopuszczalne jest wywóz zboża. Z daleka dzwoni. Sam tytuł jest bardzo niepokojący. Tylko tyle, no i cześć Boże jeszcze raz, życzę wszystkiego dobrego. Dziękujemy Panie Janie i oddajemy głos Panu Ministrowi. Jeśli chodzi o import zboża z Ukrainy, to jest on realizowany w ramach kontyngentu, który przyznała Komisja Europejska i wszystkie partie są kontrolowane. Jeśli jest deklaracja na zboże konsumpcyjne, na pszenicę konsumpcyjną, kontroluje to inspekcja sanitarna, natomiast zboże paszowe inspekcja weterynaryjna i między innymi dlatego chcemy skonsolidować w tym zakresie inspekcję, aby kontrola była jedna. No i nie sądzę, żeby tam był niekontrolowany wpływ. Może jakieś są przestępcze przypadki, ale tutaj naprawdę my mamy raporty, ile skontrolowano partii, jakie są wyniki tego w związku z tą kontrolą. No nie sądzę, żeby był to jakiś większy przemyt, bo jak wiadomo 100% pewnie nie przekontroluje się, ale wierzę, że nasi celnicy w tym zakresie są rzetelni. Ja nie mam takich raportów, żeby były jakieś nielegalne przemyt w tym zakresie. Dziękuję. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Ja do audycji. Prosimy, już jesteśmy na antenie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Panie ministrze, ja w Biedronce kupiłam litr mleka. Proszę sobie wyobrazić, ugotowałam je. Przypaliło mi tak garnek, że po prostu była warstwa skóry przypalonej w garnku. A później próbowałam to mleko zjeść. Proszę sobie wyobrazić, że sama gorzej, jakbym jakąś chemię jadła, jakąś truciznę, a nie mleko. Proszę nam dać, panie ministrze, mleko dobre, polskie, a nie niemieckie. Szczęść Boże, Bóg zapłać. Szczęść Boże, dziękujemy. Jeśli chodzi o kontrolę w Biedronce to już jest inspekcja sanitarna, ale tutaj też jest jeden rząd i mleko jest, jeśli chodzi o inspekcje weterynaryjne, też kontrolowane po udoju, natomiast no, jeśli chodzi o wolny rynek, to mamy i proszę podać adres tej Biedronki, tam szczegółowa kontrola zostanie też przeprowadzona, na pewno takie przypadki się zdarzają, natomiast no, nasze mleko polskie jest na pewno zdrowe, natomiast no, tu trzeba skontrolować, tylko jeśli można, przynajmniej miasto, w którym to jest. Pani nam się rozłączyła już, także nie wiemy. Ale telefon mniej więcej gdzieś z południowej Polski był. O, jest pani. Proszę bardzo. Ja jeszcze chciałam podać... No właśnie, skąd, bo pani minister pyta, skąd pani jest. Tak. Z Wrocławia. Wrocław przy Jedności Narodowej Rób Niemcewicza i Jedności Narodowej Biedronka dwupiętrowa. Proszę sobie wyobrazić, mleka nie można oświadczyć dobrego. Sama trucizna i to w butelce, gdzie po prostu piszą, że to jest 3,2% mleko. Sama trucizna. We Wrocławiu skrzyżowanie Jedności Niemcewicza. To tam wyślemy kontrolę, szczególnie też... Bardzo proszę skontrolować, oprócz tego jeszcze proszę sobie wyobrazić, czy lody też były jakieś zatrute, bo kupiłam loda i tego i po prostu zatrułam się lodem w tej Biedronce. Oprócz tego jeszcze są promocje, prawda? Na przykład po prostu kupiłam dwa napoje w cenie jednej i po prostu nie zauważyłam, że mi źle naliczyły kasjerki. Mhm. Panie Bogusiu, dobrze, ale to już są kwestie troszeczkę poza naszym tematem, także dziękujemy za ten sygnał. To jak pan minister wspomniał, będzie ta kwestia sprawdzana. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Tak, do audycji. Jesteśmy, słuchamy. Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Kłania się Bożenna Maria z Gdańska. Ja jeszcze raz się witając ojca i pana ministra, zwrócę się jeszcze raz do pana ministra, nawiążę do pytania pani, która to dzwoniła, chyba to była dwie osoby wstecz, tak jak sięgnę, bo wyraźnie jakby nie uzyskała odpowiedzi i my tutaj nie uzyskaliśmy odpowiedzi, a oczekujemy. Jesteście rządem dobrej zmiany. Mamy nadzieję, jako wasi wyborcy z przekonania, że
ta dobra zmiana obejmie wszystkie dziedziny, więc także dziedzinę podstawową dla naszego zdrowia, jakim jest żywność. W związku z tym oczekujemy, że rząd dobrej zmiany, i bardzo proszę to przekazać, myślę, że pani premier pod tym się podpisze, abyśmy mogli jeść naszą polską żywność, nasze, więc między innymi nasze polskie mięso, a nie być skazani na jakąś, przepraszam, ale gorszej jakości żywność, którą się sprowadza z Unii Europejskiej. Natomiast my dobrą żywność wysyłamy, bo jakoby Polaków nie stać. Właśnie rzecz jest w tym, że jeżeli rząd zapromuje większą ilość sklepów, która będzie promować rolników indywidualnych, którzy no niekoniecznie wszyscy może mają atesty ekologiczne, ale tacy, którzy uprawiają w sposób naturalny, czyli małych rolników przede wszystkim. I jeśli rząd będzie dążył wyraźnie, żeby była ta tendencja do likwidowania tych gospodarstw wielkotowarowych, wielkoprzemysłowych, to wtedy będziemy widzieli, że jakaś szansa się otworzyła. Bo niestety nie jesteśmy skazani, karmieni dobrą żywnością. I tutaj był problem mięsa. Dlaczego, panie ministrze, nie robicie nic, aby skończyło się prosperity tych wielkich ferm, gdzie jest tłuszcz przemysłowy? My takiego mięsa nie chcemy. I tutaj pani prosiła, żeby podać, jak my mamy rozpoznawać, my kupujący, że to jest mięso z takiej fermy, gdzie wieprz jest tłuczony 3 miesiące. Odpowiednio, prawda, no co to za tłucz? To musi być minimum pół roku, to już takie jest minimum minimorum. Czyli oczekujemy, aby rząd dobrej zmiany w ogóle wyprowadził, bo możecie zrobić referendum i zapytać Polaków, jaką żywność chcą mieć. Czy chcą mieć żywność właśnie tanią, ale byle jaką, żywność, która po prostu jest dla nas, no, nie jest lekiem, natomiast napełnia żołądki, owszem, ale potem powoduje różne inne złe konsekwencje, czy też chcą mieć żywność dobrą. Popatrzmy we Włoszech, jak tam się podtrzymuje małe gospodarstwa. Dlaczego u nas ciągle nie ma zielonego światła, a wręcz jak gospodarz miał 1 czy 2 krowy, kiedyś sprzedawał mleko, to teraz już nie może. Już nie może, a niby dlaczego? Dlaczego to mleko jest gorsze? Więc ja wiem, że wyście na to nie zapracowali, ale oczekujemy, że rząd dobrej zmiany postawi, po pierwsze, na małe gospodarstwa rodzinne, na powrót do bardziej racjonalnych, bardziej ekologicznych metod gospodarowania i będzie informacja jasna, które mięso, jakie produkty są z tych ferm i żeby to było jasno oznaczone. I żebyśmy my, Polacy, mogli to omijać. Ja myślę, jak będziemy to omijać, to oni się z Polski wyprowadzą. Możemy mieć swoją hodowlę, możemy mieć swoje produkty dobre, zdrowe i jeszcze eksportować, a nie być po prostu, no w tej chwili, no, żywność jest bardzo nędznej jakości, ta sprowadzona, proszę zobaczyć, co jest w sklepach, to dobrze, doktor Hałas mówi, że to jest tak zwana galanteria spożywcza, no. Przez większość naprawdę dobrej żywności trzeba jej szukać z trudem, na rynki ekologiczne, na sklepy, do sklepów ekologicznych, a tego jest w Polsce bardzo mało. Trzeba gdzieś jeździć, szukać. Wielu ludzi po prostu na to nie jest, do tego nie jest. Więc oczekujemy i chciałabym wiedzieć, już kończąc, jak rząd dobrej zmiany tutaj w zakresie właśnie pana działalności planuje poprzeć sytuację Polaków w zakresie zdrowej żywności, bo to nie chodzi o to, że Unia da jakieś tam atesty, że coś się dopuszcza, że prawda jest jakiś atest. Panie ministrze, nie oszukujmy się, oni bardzo wiele rzeczy dopuszczają, a my wiemy, dopuszczają z różnymi konserwantami, z różnymi dodatkami, które w niewielkich ilościach, prawda, nie są szkodliwe, ale one się gromadzą, jak człowiek to spożywa. Chcemy mieć polską, dobrą żywność, właśnie z małych, niewielkoprzemysłowych. Także oczekujemy tendencji, aby likwidowano, nie stawiano, nie podtrzymywano gospodarstw wielkotowarowych, wręcz odwrotnie. Dziękuję serdecznie i życzę w tym zamierzeniu błogosławieństwa Bożego. No i oczekujemy dobrej zmiany. Szczęść Boże. Dziękujemy, Panie Bożenno. I oddajemy głos panu ministrowi. No właśnie chciałem tutaj przedstawić rozwiązania, które już prowadziliśmy. Po pierwsze, oczekiwana ustawa o sprzedaży detalicznej. Przecież to nie było to możliwe, była tak zwana sprzedaż bezpośrednia, a teraz jest sprzedaż detaliczna bezpośrednio z gospodarstwa. Wprowadziliśmy, że można sprzedawać przetwory mięsne i roślinne i wystarczy zgłosić do weterynarza czy też do inspekcji sanitarnej, jeśli chodzi o produkty roślinne i tutaj tą zdrową żywność
można pozyskać. Jest ona możliwa do sprzedawania też na targowiskach. Teraz szykujemy program targowiska. Chcemy w dużych miastach na bazie tych rynków rolno-towarowych, giełd, uruchomić właśnie możliwość dla rolników sprzedaży tej detalicznej z wykorzystaniem środków programu rozwoju obszarów wiejskich, no, ale ten proces trwa. Ale jeszcze raz podkreślam, ustawa jest, PSL zapowiadał tę ustawę 8 lat, w ciągu roku uchwaliliśmy, przygotowaliśmy i od stycznia weszła w życie, ona może być modyfikowana. Druga sprawa, wprowadziliśmy ustawę o znakowaniu produkt polski. Tutaj właśnie apeluję do Polaków, do mieszkańców Polski. Jest specjalny znak produkt polski. Kiedy on może być używany? Może być używany wtedy, jeśli polskie produkty stanowią w nim 75%, bo nie mamy wszystkich, jeśli chodzi na przykład o czekolady czy o inne wyroby. I tutaj 75% musi być polskich produktów od naszych rolników. Także proszę tutaj szukać takich towarów z napisem produkt polski i to może być realizowane. Wspieramy rolnictwo ekologiczne. Jest program wsparcia rolnictwa ekologicznego 4-letni. To rolnictwo się rozwija, ale dziękuję za ten sygnał. Ponadto przyjęliśmy strategię promocji polskiej żywności. Strategia, która przewiduje po zmianie ustawy o funduszach promocji promowanie polskich podmiotów, polskich producentów. Ale te wnioski, dziękuję za wnioski, i też jesteśmy, ja osobiście i nasz rząd za tym, aby przede wszystkim nasze społeczeństwo spożywało tą zdrową żywność polską. Ja chciałbym tutaj tylko ze swojej strony, z tej części, za którą odpowiadam, mam kompetencje nadane mi przez ministra, to chcę powiedzieć, co robimy. Bardzo dziękuję w ogóle za ten głos z Gdańska, bo to duża aglomeracja. To jest dużo mieszkańców miasta, którzy chcą konsumować właśnie zdrową polską żywność. Powiem tak najkrócej. Niespełna 2 lata się nie da tego procesu uruchomić, a my go uruchamiamy. My utworzymy to, co mówimy, sprzedaż detaliczna. Mało z tego. Inkubatory przetwórstwa lokalnego, żeby te małe przetwórenki, żeby ta mała produkcja, że mam 2-3 krowy, że produkuję na potrzeby własne, na potrzeby sąsiadów i lokalnego rynku, gdzie będę mógł sprzedać. To w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich uruchamiamy możliwość zorganizowania cywilizowanego w małych miasteczkach, małych osiedlach, czy też większych skupiskach, takich rynków, gdzie rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty w sposób cywilizowany, jak gdyby promować je, no i myślę, że ze skutkiem sprzedawać tych swoich małych produkcji, że powoli dorastamy też do tego, dojrzewamy jako konsumenci do tego, że potrzebujemy innej żywności i to ssanie na to produkty jest, myślę, po to minister podejmuje działania na konsolidację inspekcji, żeby kontroli nie było tyle, żeby to była jedna, jakaś przyjazna formuła. To jest też problem mentalny od tylu lat, jak gdyby te inspekcje, straszenie rolników. Czyż 2 lata pewne mentalne sprawy się nie da odwrócić tak za dotknięciem czarodziejskiej ruczki. Skracamy też, mówimy o krótkich łańcuchach żywnościowych. W ramach programu rozwoju obszarów wiejskich będziemy wdrażać, tego nie było w ogóle w programie rozwoju obszarów wiejskich, ale będziemy wdrażać krótkie łańcuchy żywnościowe. To znaczy, żeby było tak. Producent, konsument. Żeby skrócić jak się maksymalnie tylko da. Krótkie łańcuchy, nowe sposoby innowacyjne, już nie mówię, że tylko i przez internet, ale i paczka dla rolnika, ale i też szybka dystrybucja tych produktów, ale żeby, no tych pomysłów naprawdę mamy mnóstwo i to robimy i chcę powiedzieć, że małe jest piękne, właśnie mamy 600-700 tysięcy małych gospodarstw rolnych, nie wszyscy będą teraz mleko produkować, ale musimy tak to zróżnicować dla części. To będzie bardzo, powinien być w procesie tych zmian, które uruchamiamy i to będzie dostrzegalne, no już jest dostrzegalne, ale pani głos jak gdyby pokazuje nam, że to jeszcze nie ten czas, że to jeszcze nie to dobre postrzeganie tego, musimy jeszcze więcej pracować, pokazywać te zmiany i jak gdyby lokalne grupy działania, inkubatory przetwórstwa, będzie ich 60 krajów, właśnie już są uruchamiane. No i tak mógłbym tu wymieniać. Jest cały program nastawiony
na to, żeby ta żywność nie tylko była wysokiej jakości, ale była smaczna, to, że zdrowa to jest oczywiste, ale i też ekologiczna i też w swojej części nawet eksportowa, tak powiem, kiedy będą możliwe konsolidowanie tych pojedynczych, małych partii i sprzedawanie ich nie tylko w kraju. Na pewno pomysł jest, na pewno musimy mieć trochę czasu i cierpliwości i myślę, że warto nad tym pracować i to jest przyszłość dla części gospodarstw rolnych w naszym kraju. Dziękuję. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Chcę zadać pytanie. Prosimy. Mamy pełnię lata. I jak to się stało, że w ciągu tak krótkiego czasu masło podrożało prawie 100%, ale w niektórych wypadkach, a 50% co najmniej, a zwykle w lecie było dużo, dużo tańsze w okresie letnim. I teraz co, mamy luksus, chleb z masłem, to będzie luksusem dla nas? Czy ceny produktów również powinny być pod kontrolą państwa, bo nie wiem, co się stało, żeby przeciętna cena, najtańsze masło w tej chwili kosztuje 6,5 zł, a niektóre dochodzi już do 9 zł za 20 deko. Mhm. Możemy tak, poznać pani imię jeszcze? To jest Alicja. Dziękuję. Oddajemy głos z panem ministrem. Dziękuję. Dziękuję. Jest to sytuacja trudna, bo sytuacja, mamy ogólnoświatowy rynek, cen minimalnych, tak jak pani mówi, czy maksymalnych, nie możemy wprowadzić. Pewne zjawiska, które miały miejsce na świecie, zwiększyło się zapotrzebowanie na masło. Masło zostało skierowane między innymi w kraje wschodnie, tam na Chiny i tutaj był niedobór tego masła i dlatego wzrosły ceny, ale myślę, że rynek to z czasem wyrówna i masło będzie po prostu taniało. Natomiast bezpośrednich instrumentów rząd tutaj po prostu teraz nie ma. Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Słuchamy. Już jesteśmy. Tak? Tylko trzeba radio przyciszyć u siebie w domu i... Tak, już internet bez Niemiec, Marian z Berlina. No witamy Panie Marianie i słuchamy już, można ja mówić. Ja tak właściwie dopiero włączyłem radio i mówicie Państwo, pozdrawiam przede wszystkim Pana Ministra i Pana Włączego. Szczęść Boże. Tak o zdrowej żywności Państwo mówią dzisiaj, ciekawy temat. Ja akurat mam tutaj pasiekę pod Berlinem i sprzedaję ekologiczny miód na marktach. Tutaj w Niemczech jest tak, że pszczelarze, rolnicy i myśliwi produkty mogą sprzedawać zwolnieni z podatku. Nie muszą mieć tego zarejestrowanego w urzędzie, wprowadzać tego z podatku. Na takich marktach można znaleźć czasami ekologiczną, zdrową żywność, abstrahując od tych sklepów bio, gdzie ceny są wygórowane, a nie zawsze ta żywność jest faktycznie ekologiczna. Ja bym miał taką prośbę. Jest w Polsce pan doktor medycyny, profesor medycyny Jerzy Jaszkowski, który na temat zdrowej żywności to parę ciekawych prelekcji w internecie wygłosił, na YouTubie one są po prostu były później redagowane i bym prosił, taką miałem prośbę do pana ministra i do prowadzącego Radia Maryja, który jest decydentem, żeby zaprosić pana profesora doktora Jerzego Jaszkowskiego na taką debatę o zdrowej żywności. On mówił tutaj co ciekawego o kwaśnym mleku. Gdzie teraz można kupić kwaśne mleko? No tylko od rolnika, prosto. Takie mleko się skwaśnieje i takie mleko jest przede wszystkim lecznicze, działa na wiele dolegliwości.
Natomiast to mleko, które my kupujemy w sklepach w Polsce, bo w Polsce przecież ja zważam, jestem długo w Niemczech, ale ja nie jem niemieckiej żywności. Ja jeżdżę do, ponieważ mieszkam w Berlinie, ja jeżdżę co 2-3 tygodnie do Polski, jestem patriotą i kupuję polską żywność w Kostrzynie, nie w Słubicach, tylko w Kostrzynie. I przywożę ją tutaj i sukcesywnie tak od lat to się odbywa. I jest taki sklep tutaj, właśnie spółdzielnia mleczarska taka w Golicach, gdzie można kupić mleko prosto ze spółdzielni, prosto od krowy, że tak można powiedzieć, że to bardzo duża spółdzielnia. I to mleko, jak się skwaśnieje, to jest naprawdę kwaśne mleko. I mleko, które jest sprzedawane powszechnie, to nie jest mleko, to jest mleko, które zostało odparowane w temperaturze powyżej 40 stopni, czy do 80 prawie, czyli to jest jarek białko, z tego jest proszek, dodawana jest później woda i to jest sprzedawane konsumentom. No, przepraszam bardzo, ale kto tu kogo truje i za jaką cenę? Czy państwo ma świadomość, nowa zmiana, ma świadomość tego, że sprzedaje się niby mleko, które kupuje się za mleko, które płaci się rolnikowi bardzo małe pieniądze, a później sprzedaje się truciznę. To ja mam tylko tyle, po prostu bym dedykowała się do Dziękujemy Panie Marianie, pozdrawiamy serdecznie. No, temat nie jest generalnie stricte o zdrowej żywności, ale no, kwestia zdrowej żywności wpisuje się w temat naszych rozmów. To kondycja polskiego rolnictwa i terenów wiejskich. Panowie ministrowie, proszę bardzo. No właśnie, słuchać od początku nie słucha, dlatego przypomnę, że to do końca, to myślę, że z wyniku braku informacji sprzedaję takie swoje poglądy, bo po pierwsze, mówiłem, wprowadziliśmy sprzedaż detaliczną bezpośrednio od rolnika, jest ustawa, która umożliwia właśnie taką sprzedaż bezpośrednio z gospodarstwa i produkty wytworzone w tym gospodarstwie, roślinne i zwierzęce i w tym mleko. Chcemy tylko teraz uruchomić punkty w miastach, na giełdach rolno-towarowych, żeby była większa możliwość dostępu do tych produktów i są to zdrowe. Jeśli chodzi o mleczarstwo, to naprawdę w Polsce te mleczarnie, no ja jestem z województwa podlaskiego, gdzie 25% rynku praktycznie tam produktów jest. Naprawdę jest to dobre, są to dobre wyroby, docenione na świecie, dlatego że eksport wzrasta. Nie będę nazw używał, bo tutaj nie możemy robić reklamy, ale mleczarnie z województwa podlaskiego już w Afryce Północnej czy w krajach Ameryki Południowej naprawdę na tych rynkach istnieją, czy nawet w Chinach i nie sądzę, żeby tamte kraje nabywały byle jakie produkty i to jest po pierwsze. Po drugie, podatki. No tutaj też u nas zwolnieni są ci ze sprzedaży detalicznej do pewnej kwoty spłacenia podatków. Jest tylko rejestracja. No rejestracja musi być, bo państwo musi mieć kontrolę nad bezpieczeństwem żywności, bo żywność musi być bezpieczna i odpowiedniej jakości. I tutaj rejestracja jest w weterynarii, jeśli chodzi o przetwory mięsne i o przetwory roślinne w inspekcji sanitarnej, tylko po to, żeby po prostu było wiadomo, gdzie ta żywność jest wytwarzana i czy te minimalne warunki są spełnione. I jeszcze raz przypomnę, że polskie produkty zawierające minimum 75% produktów rolniczych mogą być oznakowane znakiem produkt polski. Jeśli wytwórca złamie ten przepis, to inspekcja artykułów rolno-spożywczych nakłada kary na takiego przedsiębiorcę. Także ten system został wprowadzony, on będzie doskonalony, natomiast ta dobra zmiana w tym obszarze moim zdaniem dokonała się. Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Prosimy przyciszyć radio, dobrze? Jesteśmy już na antenie. Proszę, tak. O, słuchamy Pani teraz, tak. Szczęść. Halo? Tak, słyszymy. Proszę mówić, kto i skąd mówi i słuchamy.
Szczęść Boże, mówi Anna z Podkarpacia. Pragnę podziękować Radiu Maryja za podjęcie tematów rolniczych. Chcę przedstawić pewien problem i poproszę o ustosunkowanie się. Prowadzę z mężem 7-hektarowe gospodarstwo ekologiczne. Uprawiamy w zasadniczej części porzeczkę czarną. Mamy hektar jabłoni i hektar aronii. Jabłek w tym roku nie ma u nas wcale. Porzeczki nie było wiele, ale no, cena była średnia, 2,50, 2,80. Spodziewaliśmy się, że skoro jest w ogóle niewiele owoców, to cena będzie wyższa, niestety. Natomiast aronii ekologicznej nikt nie kupuje. Konwencjonalna jest po 60 groszy. To jest tak na granicy kosztów produkcji. No, jest to trudny temat pieniędzy, które trzeba dla gospodarstwa domowego, dla rodziny wypracować. Proszę o ustosunkowanie się do przedstawionego problemu. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. Dziękujemy, pozdrawiamy. Jest to trudny problem, produkcja na małej powierzchni. Tutaj przygotowaliśmy ustawę o spółdzielniach rolników. Ustawa, która na wzór francuski czy duński ma spowodować konsolidację producentów, tak aby proponowane towary no, teraz stanowiły pewną wielkość, którą można na rynku zbywać. Jeśli chodzi o aronię, ona jest popularna w Japonii, to jest poszukiwany towar, natomiast no, kanał zbytu, no tutaj to trudno mi tutaj odpowiedzieć, jakie tam funkcjonują podmioty gospodarcze w tym zakresie na Podkarpaciu, ale trzeba po prostu no, rozmawiać z przedsiębiorcami, którzy zajmują się tym handlem i dostarczaniem do innych państw, bo aronia jest naprawdę poszukiwanym towarem na świecie. Trzeba też poszukać, czy gdzieś nie ma grup producentów produkcji ekologicznej. Ja bym tutaj w tym kierunku poszedł. Rolnictwo ekologiczne u nas jest pewnym kierunkiem rozwojowym, ale nie w pojedynkę. To już tak się nie da. Musimy być zorganizowani. Musimy wspólnie zadzwonić do ośrodka doradztwa rolniczego, zapytać, gdzie jeszcze są inni producenci, poprosić specjalistę w powiatowym zespole doradztwa. Niech zrobi spotkanie producentów ekologicznych o zbliżonym profilu i siądźcie sobie w grupie. No my tak tutaj z tej strony, jaki jest rynek, kto gdzie, jaki jest handel, jakie są prognozy, jak to wygląda, a kto jest takim głównie skupującym, a może jeszcze trzeba by z innego województwa zaczerpnąć. Są doradcy rolni, no właśnie po to jest doradztwo potrzebne. Po to minister podjął to wyzwanie, żeby podlegało Ministerstwu Rolnictwa, a doradcy żeby spełniali swoje funkcje. Proszę i proponuję pani, żeby po naszej tutaj rozmowie skontaktować się ze specjalistami odpowiedniej branży od rolnictwa ekologicznego w ośrodku doradztwa rolniczego i próbować, po to wprowadzamy, spróbować rozwiązać problem. Po to właśnie wprowadzamy teraz działanie usługi doradcze, będą ogłoszenia, gdzie przyjedzie doradca, będą na to pieniądze, żeby pani nie ponosiła tych kosztów, rolnik będzie mógł przygotować pani 2-3-letni program ekonomiczny dla gospodarstwa, co się opłaca, co nie, w jakim kierunku ma iść. Oczywiście ryzyko musi podnieść rolnik, to jest obarczone ryzykiem, ale takie zracjonalizowanie, więc zachęcam do tego kierunku. Po to wszystko organizujemy i tutaj kluczem jest doradztwo. Doradztwo i grupa specjalistów od produkcji rolnictwa ekologicznego. Do tego zachęcam. Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo? Szczurze. Szczęść Boże. Ja chciałem do audycji. Dobrze, jesteśmy już na antenie, tylko trzeba radio wyłączyć swoje, dobrze? Albo przyciszyć. Ja wyłączyłem radio. Dobrze. I pan ma na imię i skąd dzwoni? Na Rafał ze Śląska. Prosimy, słuchamy już. Szczęść Boże. Ja chciałem podjąć sprawę cen drobiu. Drobiu kontrakt, drobiu żywca. Dlatego, że my oddajemy, producenci oddajemy do ubojni żywiec, wszyscy na tym zarabiają, natomiast nie zarabia producent. Ceny są po prostu w drobiarstwie od 2 lat, mimo że jesteśmy pierwsi w Europie pod względem produkcji, ceny są nieopłacalne.
bo jeżeli cena spada poniżej 2,70, poniżej 3 zł, to jest to cena nieopłacalna. Są czasem sporadyczne tylko odskoki cen, ale to nie rozwiązuje sprawy. Chciałem też poruszyć sprawę drugą odnośnie wsparcia drobiarstwa dotacjami unijnymi. Jak to się stało, że w tym rozdaniu dotacji w ogóle nie ma dotacji, nawet nie mówię na odtworzenie produkcji, nie ma dotacji na inwestycje w ogóle. Halo? Tak, słyszymy cały czas. Chciałem jeszcze, jeśli by trzecią sprawę, to jest sprawa paszowa. W Polsce został sprzedany przemysł strategiczny, przemysł paszowy. Żeby produkować, ja kiedyś jako producent produkowałem pasza na premiksie 2,5%. Teraz jest to niemożliwe. Wymogi, żeby produkować na premiksie 2,5% są takie jak dla wytwórni, dla dużej wytwórni. Powoduje to też nieopłacalność produkcji, bo jeżeli nie mamy cen na cen dobry, to wtedy po prostu każdy producent pomaga sobie robieniem paszy. Natomiast w tej chwili to też jest nieopłacalne. No nie wiem, w imię jak gdyby dbania o bezpieczeństwo paszowe zostaliśmy wyeliminowani robieniem paszy. Natomiast robimy na koncentratach, ale na koncentratach 30%, gdzie opłacalność robienia spada do zera. Chciałem tylko jeszcze nadmienić tak krótko, że właśnie robienie paszy u rolnika jest paszą naprawdę ekologiczną, bo rolnik w swoim gospodarstwie ma pszenicę, ma soję, ma kukurydzę i to jest naprawdę, ta tuszka jest naprawdę zdrowa, niekoniecznie nawet jest zdrowa na robionej paszy wytwórni. Tyle ja chciałem tylko powiedzieć i dziękuję. Dziękujemy bardzo i oddajmy głos panu ministrowi. Panie Rafale, dziękuję za to pytanie. Jeśli chodzi o drób i żywiec, wsparcie z programu, dlaczego nie ma, pan zadał pytanie, dlaczego nie ma wsparcia z programu rozwoju obszarów wiejskich? Nie do końca tak jest, ale proszę mi pozwolić wypowiedzieć tą całą kwestię. W ramach programu rozwoju obszarów wiejskich mamy komponent A, B, C i D, tak zwany komponent na modernizację gospodarstw rolnych. Komponent A jest dla producentów prosiąt, odtworzenie produkcji prosiąt. B jest na odtworzenie dla producentów bydła, mleka krowiego. C jest dla bydła mięsnego. Komponent D, tak zwany, mówimy na maszyny, ale nie tylko. Komponent D, modernizacja gospodarstw rolnych, jest na maszyny, nowe technologie, nowe sposoby funkcjonowania, innowacje, nowe linie technologiczne. I uwaga, ten komponent, i to jest potrzebne, tak to jest niefortunnie zapisane, tak stan też, przyznam, zastaliśmy, ale to doradcy powinni panu powiedzieć. Powinien się taki producent jak pan powinien mieć dobrego doradcę i ten dobrego doradca, i teraz myślę, że po tej naszej rozmowie na produkcję ekologiczną z komponentu D można ubiegać się dla producentów drobiu. Nie w chowie tradycyjnym, bo produkcja ekologiczna to znaczy co? Musi mieć certyfikat produkcji ekologicznej i to umożliwia mu nie tylko w ramach komponentu D na tak zwane maszyny i technologie produkcji, ale i też na inne hodowle, w tym ekologiczny chów drobiu. To jest po pierwsze. Po drugie, prawda jest też taka, że taki stan zastaliśmy wynegocjowanego programu rozwoju obszarów wiejskich. Wynegocjowanie oznacza zamknięcie pewnej przestrzeni do rozmowy z Komisją Europejską i teraz, jeśli chcemy wprowadzać zmiany, to są wszystkie procedury
no, bardzo jak gdyby skomplikowana. Unia mówi, tak chcieliście wtedy, kiedy jeszcze to poprzedni rząd negocjował program rozwoju obszarów wiejskich, to teraz nie do... Teraz nie jest to takie łatwe do zmiany. Ale jeśli i to jest jedna rzecz, to jest jedna rzecz. I druga sprawa, jeśli chodzi o to, co pan mówi, sprawy związane z koncentratami, to, co mówiłem wcześniej, czy to jest technologią produkcji, ośrodki doradztwa rolniczego, doradcy mają w tej chwili wsparcie z programów unijnych na 2-3-letnie programy ekonomiczne dla gospodarstw rolnych. One będą systematycznie uruchamiane, właściwie są już systematycznie uruchamiane. Dobry doradca, zaplanować działanie, dobrać koncentrat, bo ja nie do końca rozumiem, 2,5-30%, sam jestem z wykształcenia zootechnikiem i wiem mniej więcej, o co chodzi, szczególnie w chowie przemysłowym drobiu, ale tu potrzebny jest, tu jest potrzebny bardzo dobry doradca i zastanowić się na miejscu, co z tym fantem zrobić. Fakty są też niepodważalne. Jesteśmy światowym producentem drobiu. Są różne sposoby technologii produkcji i skoro tak jest, to myślę, że ta opłacalność jest trudna i wiem o tym, bo to mi hodowcy też te informacje przekazują, ale szukajmy konkretnych rozwiązań w konkretnych warunkach na konkretny sposób. A jeśli chodzi o program rozwoju obszarów wiejskich, to jest możliwość, ale dla rolnictwa ekologicznego, dla producentów drobiu ekologicznego, natomiast jeśli chodzi o pozostałe rozwiązania, tak jak już wcześniej powiedziałem. Jeśli chodzi o drób, to ja chcę dodać, że to jak mówił pan minister Zaruski, no Polska jest jednym z liderów produkcji drobiu. W Chinach, w Polsce też wystąpiła ptasia grypa, pamiętam, mieliśmy to z tym, że jako rząd problem, udało się to opanować, ale to jest choroba, która może powrócić, jesteśmy na walkę z tym przygotowani, ale w Chinach były duży spadek produkcji w związku z ptasią grypą i tam ten rynek się otworzył. Produkcja w Polsce drobiu to osiąga 3,2 miliona ton. Muszę powiedzieć, że my monitorujemy rynki rolne. W każdy czwartek o godzinie 13 na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa są przedstawiane aktualne ceny i te problemy, które pan podał, no trzeba przeanalizuje, ale z tych informacji, które rynkowych, no wynika, że produkcja u nas mamy 3,2 miliona ton i w tempo wzrostu w roku 2017 przewiduje się 12%. To jednak jeśli eksport rośnie i to jest sprzedawane, no to ta relacja w łańcuchu żywnościowym jest zachwiana, ale to tutaj musi być no, po prostu rozmowa w ramach stowarzyszenia tych drobiarzy, no, żeby tak ta produkcja, ten podział tego zysku był opłacalny, bo nie sądzę, żeby eksport za granicę był niedochodowy, dlatego no, jest to problem, o którym musicie w ramach swego stowarzyszenia rozmawiać. No, rynek światowy ma to do siebie, że te ceny często wynikają z tej walki, z popytu wewnętrznego. W Chinach ten popyt spadł. Tak samo jak tutaj była sprawa masła, tutaj dodam, że dlaczego cena wzrosła? Popyt wzrósł w Ameryce Północnej, w Azji oraz w Australii i Nowej Zelandii na masło, ale to na rynkach się po prostu wyrówna i konsument otrzyma, myślę, że to masło w odpowiednim czasie tak, żeby ta cena była akceptowana. I jeśli chodzi o drób, wracając, to ja mówię, rośnie produkcja, rośnie eksport. Chyba tutaj w ramach łańcucha żywnościowego trzeba pewne rzeczy uregulować. I też myślę, że być może to jest właśnie to w konsekwencji, że jest wewnętrzna konkurencja, tak? Jedni sobie mniej, drudzy bardziej radzą w różnych sytuacjach, więc trzeba tutaj zastanowić się nad tą własną produkcją, przeanalizować z czego i jak to konkretnie zmienić, co poprawić. Dziękuję. Dziękuję. Prosimy Radio Maryja. Halo? Niech będzie pochwalony Chrystus. Na wieki wieków amen. Mirosław mi na imię, zupełnie się nazywam, dzwonię z Zachodniopomorskiego. Chciałbym powiedzieć parę słów ministrowi rolnictwa, szczególnie zapytać go o coś, jeśli to wystarczy. Tak, tak, jesteśmy już od początku na antenie, także słyszymy pana. Ach tak.
Panie ministrze, ja mam taki problem. Jestem pod wrażeniem tematów, które państwo poruszacie, pod wrażeniem zaangażowania. Jestem zresztą zwolennikiem tego rządu. Ja jestem rolnikiem i mam swój mały problem, małą płaszczyznę zagadnień. Jest ten problem związany z hodowlą dżdżownic. W dzisiejszym dniu panowie poruszaliście kwestię mikrobiologii, pozytywnych mikroorganizmów. Z całą pewnością zdajecie sobie sprawę z tego, że hodowla dżdżownic to jest właśnie źródło tychże pozytywnych mikroorganizmów i źródło, można powiedzieć, w pewnym sensie podstawa do produkcji zdrowej żywności, o której sporo się tutaj mówi. Ale na czym się problem zasadza bezpośrednio? Otóż mamy na rynku od szeregu lat w Polsce biohumusy będące nawozami organicznymi, tak deklarowane. Mamy biohumusy będące nawozami organicznymi, tak deklarowane. Mamy biohumusy będące środkami poprawiającymi właściwości gleby, tak deklarowane. Mamy biohumusy, nawozy naturalne, tak deklarowane, a były też nawozy, które sprzedawano jako biohumusy i były to nawozy mineralne. Można by powiedzieć, że jest to jakiś mały problem w porównaniu z problemami związanymi z produkcją mleka, czy też drobiu. Jednak jest to problem istotny, ponieważ minister rolnictwa, nie mówię pan, panie ministrze Jurgiel, ale minister rolnictwa od szeregu lat jest zaangażowany w kreowanie tego problemu. Ponieważ to właśnie minister rolnictwa wydaje zezwolenia na sprzedaż biohumusów, które biohumusami nie są. Sprzedają biohumusy producenci, którzy nie hodują dżdżownic w ogóle. A jak wiadomo, biohumus jest produktem hodowli dżdżownic. Pisałem do pana, panie ministrze, o tym. Nie wątpię, że... Znaczy, nie mam nadziei, że pan to czytał. Problem jest bezpośrednio pod nadzorem Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin. Ja z tym problemem kołyszę się, w cudzysłowie, od lat 17. Jestem, ja nie powiem prześladowany, jestem gnojony przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Na samo paliwo do sądów administracyjnych wydałem 17 tysięcy złotych. W samochodzie spędziłem miesiąc czasu. Ostatecznie wygrałem z inspekcją, ale to nie uporządkowało rynku. Inspekcja robi kolejne podejścia pode mnie, żeby mnie usunąć z rynku, a moje produkty są czterokrotnie z rzędu nagrodzone marką roku i supermarką. Dlatego właśnie inni producenci próbują odebrać mi rynek zbytu. Nie mam pretensji, panie ministrze Jurgiel, do pana, ale proszę, żeby pan się tym zainteresował i zadbał o to, żeby biohumus w Polsce był biohumusem. To wszystko. Szczęść Boże. Dziękujemy. Szczęść Boże. Ja chciałbym tutaj się odnieść do tego i zachęcić pana, jeśli mogę ze swojej strony. Myślę, że ministrowi ten temat jest znany, ale ja chcę zachęcić pana wiem, co to jest, może tak zacznę. Jako zootechnik z wykształcenia mam pełną świadomość, co to są dżdżownice i jak ona wygląda. Na pierwszym roku studiów o tym też dużo od strony takiej zootechnicznej i informacje były dość obszerne. Natomiast podziwiam i to jest taka działalność niszowa i doceniam tutaj rozumiem pańskie frustracje. Ja co chcę panu zaproponować? Działanie współpraca. Proszę się skontaktować z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, które ma takie innowacyjne sprawy związane z to, co pan się zajmuje, żeby utworzyć w przyszłym roku. W tej chwili zakończyliśmy pilotaż takiego działania, kiedy to z jednej strony jednostka naukowa, ale też tacy producenci jak pan, ale też przedsiębiorcy i ośrodki doradztwa i na to są dość
poważne środki, mogły zająć się tym, tym działaniem. Ja ze swojej strony, to jest po pierwsze, działanie, współpraca, ośrodek doradztwa rolniczego, tak zwany brokerzy innowacji. I niech pan ich zapozna z tym swoim tematem i czy chciałby pan utworzyć grupę na rzecz innowacji w kontekście biohumusu. Na pewno to będzie dla pana wsparcie. Z drugiej strony, ja ze swojej strony mogę przekazać dyrektorowi Departamentu HOR i porozmawiać, co w tej sprawie, co w pańskiej sprawie można zrobić, bo problem drżownic i ich znaczenia i roli znamy, ale tutaj rozumiem, chodzi o konkretną pomoc. Jeśli chodzi o rynek czy środki ochrony roślin w Polsce, ten problem też trzeba uregulować. Jest tam szereg nieścisłości, jeśli nawet chodzi o te substancje czynne, jest redukcja, bo Unia Europejska zaleciła z 1600 substancji czynnych 400 zlikwidować. No tutaj rzeczywiście trzeba w tym zakresie zasięgać różnych opinii. Ja, jakby pan podał swoje nazwisko, czy przyzwonił do nas, to ja tej sprawie się też przyjrzę i jeśli chodzi o IHARS, no tam szef naprawdę jest człowiekiem, do którego mam pełne zaufanie, ale może rzeczywiście no, oddziały wojewódzkie czy działają w różny sposób, także to wymaga kontroli. Jeśli jest to możliwe, to proszę do mnie o konkretny namiar, jak nie, no to będziemy starali się ustalić, jak to wygląda. Tyle mogę tutaj obiecać, że tym się zajmiemy z panem ministrem Zarudzkim osobiście i biuro kontroli też dokona kontroli tych działań, które były w stosunku do pana przez administrację realizowane. Szanowny panie, mogę panu też tylko podkreślić, że cel pan osiągnął. Nagłosił pan temat przyjęty bezpośrednio przez ministrów, pan ministra głównego, jak i wiceministra i nie zostawimy tego tak sobie ad acta. Więc potrzebna jest krótka notatka, przypomnienie sprawy, tak żebyśmy mogli nadać temu bieg. Więc proponuję bez zbędnej zwłoki przesłać taką krótką informację, powołując się na rozmowę tutaj, w rozmowach niedokończonych w ramach Radia Maryja. Mamy już takich wiele przykładów, że to są skuteczne interwencje i one jak gdyby nadają sprawie bieg. Więc dziękuję, swój cel na pewno pan osiągnął, a my dołożymy ze swojej strony wszelkich starań, żeby tu panu pomóc i wesprzeć. Dziękuję. Prosimy, Radio Maryja, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Kogo witamy? Urszula, diecezja sandomierska. Pozdrawiamy. Mam jedną wielką prośbę i dwa pytania. Mianowicie, panowie ministrowie, w mojej gminie Wilczyce jest takie stanowisko archeologiczne, 15 tysięcy lat, plus inne kultury przedhistoryczne. I podobno taka jest pogłoska, tu w okolicy, że agencja ma to sprzedać panu, który tam będzie sadził porzeczki. Więc bardzo proszę, żebyście panowie poszli nam na rękę i żeby to jednak zostało w gestii państwa. To jedna sprawa, dziękuję bardzo. A teraz jeszcze mam takie pytanie konkretne. Od państwa Babalskich wzięłam fintal ziarna siewnego orkiszu. No i teraz, czy tą ilość mąki, którą zrobię, mogę sprzedać na Allegro bez żadnych pozwoleń i podatków? To jest jedno pytanie. A drugie dotyczy niestety pryncypiów. Mianowicie, mam kontakty szerokie z rolnikami i myśmy tu rozważali wiele razy tą sytuację w rolnictwie i wnioskujemy, żeby dążyć do autarki, żebyśmy nie sprowadzali żadnych jaj zatrutych, co tam jeszcze, zatrute mięso w kurczaku, zatrute mleko, zatrute glifosatem zboże, zatrute rzepak i pozdychane pszczoły. My tego po prostu nie chcemy. Tu wnioskuję, podobnie jak ta pani z Gdańska, że potrzebny jest, ale bardzo obszerny program ekologicznego rolnictwa. Czy ta Unia ma coś przeciwko rozwojowi rolnictwa ekologicznego, bo myśmy się już właściwie wyzbyli warunków rolnictwa ekologicznego, jestem uczniem profesora Górnego. Tak nawiasem mówiąc. I jeszcze tylko powiem tak,
chrześcijanie nie potrzebują zysków. Zyski, wolne rynki to dla nas nie są istotne rzeczy. Dla nas jest ważne godne życie. My jesteśmy kapłanami narodu i prosimy, żeby panowie wzięli to pod uwagę i znaleźli doradców właściwych, żeby była jakaś gmina ekologiczna, czy choć sołectwo ekologiczne. Przecież jest bardzo dużo możliwości, żebyśmy wycofali się z fabryki, bo rolnictwo fabryką być nie może. Nawet zakładając, że jest bardzo dużym ryzykiem, ale jeśli jest fabryką, prowadzi do klęski totalnej. Wszystkiego najlepszego, z Panem Bogiem, dziękuję bardzo. Dziękujemy, pozdrawiamy. Pani Urszulo, pierwsza rzecz to jest, jak zrozumiałem, chodzi o gminę Wilczyce, o sprzedaż działki, żeby nie sprzedawać tej działki, Agencja Nieruchomości Rolnej. I no tutaj powiem, skontaktuję się z odpowiednią o siebie tutaj Agencja Nieruchomości Rolnej od 1 września KOWR, więc rozumiem, że to jest taki kierunek. No spróbujemy się dowiedzieć, o co konkretnie chodzi, bo tu za mało szczegółów. Może pani odręcznie napisze jakąś informację dla nas, więcej na ministerstwo to skierujemy. Proszę może napisać taką, to zawsze na piśmie jest, chodzi o gminę Wilczyce i sprzedaż działki, jakiej działki, w jakim kontekście, żebyśmy szybko mogli na ministra rolnictwa adres i to skierujemy do odpowiednich jednostek. Sprzedaż na Allegro Orkiszu. Powiem nie, sprzedaż bezpośrednia to jest sprzedaż bezpośrednio z gospodarstwa konsumentowi, ostatecznemu konsumentowi, można powiedzieć bezpośrednio. Natomiast jakbyśmy tu zrobili takie no to nie znaczy, że to nie można sprzedawać na Allegro, tylko tu mówimy o sprzedaży, no nie możemy zrobić wolnej amerykanki, bo zrobimy taki bałagan, na którym nikt nie zapanuje, więc powiem przykro mi, ale w procedurze sprzedaży bezpośredniej tego orkiszu na Allegro sprzedać nie można. No, można go sprzedać w innej procedurze, ma się działalność i tu uruchomienie, sprzedaż i z odpowiednimi tymi zabezpieczeniami. I trzecia rzecz, którą pani podaje, to jest rolnictwo ekologiczne. Ekologiczne rolnictwo w naszym kraju jest absolutną perspektywą i dobrze o tym rolnicy wiedzą, zapewniam panią. Ziemia sandomierska to piękna ziemia. Sam byłem, jesteśmy z rodziną zakochani w samym Sandomierzu, a o ziemi nie wspomnę. O rolnictwie, o tych możliwościach sady i nie tylko. Natomiast rolnictwo ekologiczne, powiem w czym jest, byłem ostatnio, znaczy z dwa kolejne lata na targach w Norymberdze, targi światowe, to o takim zasięgu nie tylko europejskiej, rolnictwa ekologicznego. Polska żywność na pniu jest sprzedawana, tylko musi być zorganizowana, musi być odpowiednio jak gdyby partia towaru, jednolitego partii towaru i czego nam brakuje, to co nad czym pracujemy, małych przetwórni rolnictwa ekologicznego. Mamy ich 500-600, a powinno być 1500-1600. I to jest ta skala wyzwań, z którymi się mierzymy. Próbujemy robić takie preferencje do tego, żeby te małe, jeszcze raz powtórzę, przetwórnie produktów ekologicznych były, że powstawały u nas w coraz większym zakresie. I problem też na tym polega, żebyśmy my nie wysyłali surowca, tylko przetworzone produkty ekologiczne. A po drugie, żeby go mieć, no to musi być rozwijane rolnictwo ekologiczne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rolnictwo ekologiczne, i tutaj zapewniam, jest dobrym, idzie w dobrym kierunku. Mamy programy, mamy wsparcia na to, żeby dostosować gospodarstwa i do rolnictwa ekologicznego, na to, żeby się przekwalifikować. To jest szczególnie dla średnich i małych gospodarstw, myślę, dobry kierunek i perspektywiczny kierunek, ale jeszcze raz powtórzę, zorganizowanej formule, przemyślanej formule i tutaj znów będę wracał jak mantra do dobrego doradztwa, planu ekonomicznego i do tej takiego uwzględnienia też tej rynkowości. Ja w rolnictwie ekologicznym przyszłość na pewno jest. Także proszę po sprawie Wilczyc i sprzedaży działki, żebyśmy mogli podjąć interwencję. Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo? Halo, ja do programu. Prosimy bardzo. Rolnik Wiecław, rolnik z województwa dolnośląskiego. Panie ministrze, mam takie pytanie odnośnie neonikotynoidów.
od kilku lat zostały zawieszone, od trzech lat zostały zawieszone w stosowaniu. Rolnicy stosują więcej chemii na zwalczanie szkodników w uprawach. Mam na myśli tutaj śmietki i temu podobne. Kiedy zostaną przywrócone te neonikotynoidy? To jedno pytanie, a drugie pytanie odnośnie słupów. Na naszym terenie mamy do przetargów w dalszym ciągu są dopuszczone programy słupy. Oj, dziękuję. Dziękujemy panie Wiesławiu. Panie Wiesławie, prosimy pana ministra. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o neonikotynoidy, to w większości państw, to prawie we wszystkich Unii Europejskiej, nie są stosowane i tutaj była to decyzja trudna. Chodzi o pszczoły. Na tym etapie podjęliśmy decyzję, że nie można używać tego środka. Są zastępcze, które są mniej szkodliwe, ich te chcemy rejestrować i wprowadzać do stosowania. Jeśli chodzi o słupy, to już teraz sprzedaży ziemi nie prowadzimy, jeśli chodzi o Agencję Nieruchomości Rolnych. Ta sprzedaż została wstrzymana na 5 lat. Podstawą formą udostępniania jest dzierżawa i tutaj działają tak zwane komisje społeczne, w skład której wchodzą przedstawiciele i izb rolniczych, związków zawodowych i organizacji gospodarczych. No nie mam takich sygnałów, jeśli pan twierdzi, że tam jest, to dobrze byłoby kilka przykładów podać, a ja zwrócę. Mówimy tutaj o Dolnośląskiej, czyli Wrocław, tak? Wrocław ANR. Zobaczę, jakie tam były przetargi i ewentualnie kontrole przeprowadzone. Ale jeszcze raz podkreślam, obecnie ziemia rolna nie jest sprzedawana. Prosimy bardzo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Wyłączyłem już radio. Dobrze, świetnie, a my już słuchamy pana. Już można? Tak, prosimy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam panów ministrów oraz księdza redaktora. Kilka zdań chciałbym powiedzieć o uprawie ziemniaków i uprawie ewentualnie lnu. Zagłębie Monieckie znane było w Europie z tego powodu, że co roku mnóstwo ziemniaków wędrowało wagonami i transportem samochodowym. Teraz ziemniaki często, zwłaszcza zimą, a nawet i wiosną, kupujemy przywiezione z wielu krajów. Warto, panie ministrze, zwiększyć uprawę w granicach oczywiście optymalnych, obszar uprawy ziemniaków. Również kiedyś, to dawne czasy, były tak zwane roszarnie w wielu powiatach, również w powiecie monieckim, ja akurat jestem z Moniek. Właśnie len, cudowna rzecz, mam garnitur od wielu lat z lnu, to tylko tak no, przy okazji, i on jest wspaniały i walory również po prostu ziarna, nazwijmy, lnu, no, w aptece można kupić. Jeszcze właśnie dwa zdania tylko odnośnie afrykańskiego pomoru świń. Rozmawiałem nieraz z rolnikami i jednym z tych nosicieli, już pomijając ten pierwszy nosiciel, o czym pan minister mówił, jest dzik, wiadomo, również te bezpańskie psy. To nagminnie się nie zdarza, ale często się zdarza, że wyrzucone lub zakopane gdzieś tam w lesie albo gdzieś dalej po prostu na poboczu wsi zwierzęta, zwłaszcza warchlaki czasem, są również powodem, według mnie, również roznoszenia tego wirusa, który się no, rozbudowuje. I ostatnia prośba, panie ministrze, odpowiednie służby powinny jednak częściej i skuteczniej kontrolować te wszystkie sklepy, a zwłaszcza Lidle i Biedronki, gdzie kupujemy również wędliny przykładowo, nie zawsze takie, jakie powinny być. Tylko jedno zdanie.
przedwczoraj kupiłem wędlinę i akurat no, dosłownie jedna trzecia tak na oko to woda ewentualnie w niej różne chemie. I jeszcze miód, ostatnia dnia skarga, miód wielokwiatowy mam przed sobą nawet, z Nowego Sącza, Husar napisany, kupiłem wiosną 18 zł litr i dosłownie wodnisty jest do tej pory, nie zbrylił się, tylko powtarzam, to te kontrole to jako te dwa przykłady powinny być bardziej skuteczne i nie za łapówki wtedy, kiedy ktoś tam kontroluje, bo i tak się zdarza. Dziękuję bardzo, pozdrawiam pana ministra Krzysztofa Wenanty z Monie. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Jeśli chodzi o ziemniaki, to już prawie rok temu podjęliśmy działanie w zakresie zniesienie jednej kontroli, bo spadła produkcja ziemniaków, były szczególnie młode ziemniaki eksportowane za granicę. Prowadzimy procedurę taką, żeby jak był w innych państwach, żeby ten ziemniak był tylko jeden raz podlegał tym badaniom. Myślę, że to się uda nam zrealizować.